Dzisiaj kolejny odcinek Minecraft Reddit, czyli waszej ulubionej serii, to znaczy chyba, bo przynajmniej mówicie mi, że to wasza ulubiona seria z artykułu Extrema. Będziemy sobie dzisiaj przeglądać w każdym bądź razie to, co się dzieje na świecie, związanego z Minecraftem. Zresztą o tym już chyba wiecie, bo to taki w sumie, no, przegląd tego, co się dzieje na świecie. Więc dzięki, zostawcie łapkę w górę i cześć. Nie no, żartowałem, jakby to jeszcze nie jest koniec filmu, ale mógłby być. Ale nie skończę go jeszcze dla tych wszystkich osób, które zostawiły łapkę w górę. Więc jeżeli ty zostawiłeś łapkę w górę, to czuj się niesamowity, bo robię ten film dla ciebie. Zamieniłem Ender Crystal w kostkę Rubika. Ej, to jest całkiem ciekawe, bo nigdy mi nie przyszło przez głowę, że ten kryształ może być kostką Rubika, a komuś tak. Co ten ktoś mi musiał mieć w głowie? No nie wiem, na pewno bujną wyobraźnię. Ale wygląda to naprawdę spoko, jakby coś takiego było domyślnie w Minecrafcie, to by się to sprawdziło na pewno. Blisko. Zobaczmy. Co było aż tak blisko, że znalazł się to tak wysoko na Reddicie? Spadł. O kurczę. Spadł. I nie dość, że był tyle, dosłownie był tyle od spadnięcia w nicość, to jeszcze spadł i zostało mu dosłownie tyle życia, bo zostało mu pół serca. To naprawdę było blisko. Spróbowałem zrobić domek villagera w japońskim stylu. Rozumiem, że po prostu zrobił ten dom i go przebudował na taki bardziej japoński i to ma sens, to nawet tak wygląda, jakby to było japońskie. Chociaż bardziej by mi się tu przydał niebieski dach. To trochę już w chińszczyznę lecimy, no ale trudno. Próbowałem zasilić mój netherowy portal. Aha, rozumiem, czyli skończyło mu się jakby zapasy ognia i chciał pewnie odpalić portal, który wcześniej ten gaz pewnie zniszczył. No i zobaczmy, co się stało podczas odpalania tego portalu. O kurczę, tego się nie spodziewał. Całkiem ciekawy domek, to znaczy ciekawe jest na pewno to okienko tutaj. Mi się podoba. Zacząłem budować moją bazę. Tak wyglądał ten teren przed, a tak wygląda w trakcie budowy. No więc, no, szykuje się duża baza. Ktoś buduje domki. Mi to przypomina takie wiejskie domki amerykańskie. A tutaj znowu jakieś świętowanie. Zobaczmy, jak wygląda świętowanie w przypadku tych osób, które teraz widzimy. Zobaczmy ten pokaz, który się tutaj stanie. No, jakby w miarę ładnie. W miarę jest git. Jest tutaj jakiś dźwięk? No jest dźwięk. I fajnie to brzmi nawet. No, tak ciup, 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 ciup. Wy też lubicie dźwięk fajerwerek? Napiszcie w komentarzu. Zaraz, zaraz. Co? 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 Jakby, bo każdy wie, że koty mają takie oczy, ale ktoś to zinterpretował jako jedno wielkie oko. I okej, ja już się chyba też na kota nie popatrzę w ten sam sposób do tej pory. A to jakieś Minecraft party. To znaczy, ej, bo chciałem powiedzieć, że tutaj są tylko figurki z Minecrafta, ale teraz zauważyłem, że tutaj są jeszcze w ogóle plakietki, które opisują mniej więcej dane rzeczy i ten stół w ogóle minecraftowy jest. Czyli tu mamy, że niby slime bole, tu diamenty, tu TNT, tu arbuzy, a tutaj pizza. Okej, okay, pizza jest w Minecrafcie, nie wiedziałem. Spędziłem na to 3 dni mojego życia. 3 dni spędziłeś na to, co widzimy tutaj? No nie chcę nic mówić, bo ja nie jestem najlepszym budowniczym, ale wydaje mi się, że zrobienie czegoś takiego jak na obrazku, no, zajęłoby maksymalnie godzinę. Tak mi się wydaje. Potem będę potrzebował nowe podwodne, co? Aha, underwear, ubranie, rozumiem. Jakby, teraz to ma sens. Będzie potrzebował ubrania, bo to całe, które ma, spali mu się w lawie. Ale nie wiem, co to jest za twierdza, czy to jest twierdza z nowego Minecrafta? Chyba tak. Bo ja tych nowych twierdzy jeszcze nie widziałem, ale no, wygląda to ładnie. Co, on ma jedno serce i on umrze? Czy mi się, nie, przeżył to na pół serca. Ocencie mój Minecraftowy rysunek. Szanuję to, że to jest na pełni szerokości jakiejś dziwnej kartki zrobione. To znaczy, no widzicie, to nie jest kartka z zeszytu zwykłego, bo nie ma tutaj kresek, znaczy linii. Tu nawet aż do zaokrąglenia jest pokolorowane. Nawet tutaj cieniowanie jest git. No, jakby wiadomo. Nie jest to jakiś majstersztyk, ale nie jest jakieś okropne. A to katedra Notre Dame, odwzorowana w Minecrafcie. Design mojego sklepu ze slajmami. No, fajnie wygląda. Trochę i nawet jak powiedziałbym tak bardziej bank slajmów. To tak jak taki bank slajmów wygląda, no. A to wygląda wow. To wygląda po prostu wow. A ten rysunek villagera, no to jest właśnie jakby, no nie wiem, no chociaż zrobił szczegółowo czapkę, no jakby pasuje. A to tekstura do Minecrafta. Wow. I to jest klej. Jak się na to tak patrzy od tej strony, to wygląda to naprawdę przeepicko. Ale prawda jest taka, że w Minecrafcie będzie wyglądało to już nie aż tak fajnie. Okej, ta świątynia chyba za bardzo nie mogła się zdecydować. To znaczy zrespiła się na pustyni i to jest fakt. Ale ten biom pustynny jest pomiędzy dwoma biomami i zajmuje dosłownie skrawek tego wszystkiego tutaj. A to co się dzieje? Czy to są rybopsy w Minecrafcie?
ale jak to się stało? Osoba, która wstawiła tego posta, napisała, że robiła sobie speedruna, czyli próbowała jak najszybciej przejść Minecrafta i nagle spotkała to. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, by znalazła to tak po prostu. To musi być jakiś fejczur, a nie wilczur, bo wiecie, psy, ryby, wilczur, fejczur, taki żarcik. A to? Ej, to jest dobre, bo to jest jakaś symulacja w ogóle ścinania trzciny cukrowej, znaczy trzciny, sorry, bambusów. No tyle, że jakby coś to nie idzie, ale naprawdę wygląda to satysfakcjonująco. I że w ogóle ten taki dziwny ruch tego tłoka, jakby próbuje udawać to, co jest w Minecrafcie, bo pozwólcie, że wam to wytłumaczę, jeżeli nie wiecie. To, co widzicie tutaj, to jest jakby scena wyrenderowana w programie do animacji 3D. To nie jest scena ze środka Minecrafta. No i zalicza się do tych chyba najbardziej satysfakcjonujących filmików w necie. Próbowałem zrobić naturalnie wyglądający teren od zera. To jest zrobione chyba na jakimś serwerze Creative, to znaczy widać, że tutaj są działki różne inne. I jeżeli wybudowałeś to rękami, no to wybudowałeś to naprawdę kozacko. I co jest? To jest jajo smoka na szalkerze, które się podnosi na nim. O kurczę, to jest mocne. To jest mocne. Mój tata zbudował ogromny dom na Creative. Myślę, że zrobił go dobrze. Zobaczmy, jak wygląda ten dom. No, od zewnątrz wygląda w miarę pokaźnie. Płot jest taki, no, taki se. A jeżeli chodzi o dekorację tego domku, no to nie wiem, zaraz znajdziemy się w środku i to ocenimy, jak to wygląda. O, w środku wygląda to, no, w sumie tak, jak można było się tego spodziewać. Czyli trochę amatorszczyzną zajechało. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że to wygląda jakoś mega źle, bo ten basen jest nawet git i ogólnie środek tego domu jest w miarę ciekawy, ale jest pusty. Jest pusty i niepraktyczny. To jest po prostu wielki hol w środku z basenem. I nie, zaraz, są tu jakieś stoły? Okej, to już coś. Jest chyba nawet drugie piętro, bo tam były schody. No ale na dole nie ma za dużo tych rzeczy w sumie. A tu jest jeszcze jakiś pokoik. No właśnie. No właśnie. Ten pokój też jest git pod względem aranżacji, ale no jakby jest za duża, pusta przestrzeń, mi się wydaje. No chyba, że taki był celowy zabieg, ale umówmy się. Czy takie coś wygląda spoko, a szczególnie to, co to jest? Znowu jakiś pusty pokój z sufitem, który nawet okej wygląda. Tu na lewo był już jakiś robot w ogóle, który nie wiem, co tam robił, ale może to nie jest ważne? Teraz wchodzi tymi drugimi schodami, które widzieliśmy wcześniej i zobaczymy, co tutaj jest na górze. Może będą jakieś pokoje mieszkalne w końcu? Ale nie, jest znowu pusty pokój z masą biblioteczek. I jedno pojedyncze łóżko na środku i to jest to, o czym mówiłem, czyli złe zagospodarowanie przestrzeni, jak dla mnie. Lepiej chyba czasem zrobić coś mniejszego, a bardziej, no nie wiem, realistycznego w swoim wyglądzie. Bo o ile ten dom nie wygląda jakoś źle z zewnątrz, to w środku, no też nie wygląda źle, tylko że jest pusty. Po prostu, jest pusty i to jest jego jedyny minus. Jeżeli nawet autor samego domu nie wie, jak zagospodarować dany dom w środku, no to znaczy, że faktycznie budynek jest po prostu za wielki. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć kilka rundek wokół tego domku, czyli jak to się jeszcze prezentuje z zewnątrz. No i dobra, z zewnątrz się nie prezentuje tak fajnie, jak się prezentował z przodu po prostu. Bo jest to jakieś w miarę proste paterny, no i ta rzeczka zostawia też troszeczkę do życzenia. No i tak, jakby nie wiem, co tu więcej dodać. Tam jakiś lis zbiega po dachu i tyle. Trafiłem Endermana ze strzały, nawet nie wiedziałem, że jest to możliwe. Ale czy to jest naprawdę możliwe? Ej, faktycznie, pojawił się Enderman i są od razu strzałą. Teraz ja jestem ciekawy, jak działa ta teleportacja Endermana, skoro zawsze się teleportuje, kiedy na niego zlezie jakaś strzała. Nawet te takie z góry lecące, jak pamiętacie z ostatnich redditów. No ale tutaj faktycznie się go udało strzelić. No dziwne. Kiedy już myślisz, że nie może być gorzej. Nie może być gorzej, bo co? Znalazłeś żelazo, powinieneś się cieszyć. Wpadłeś do mobów, nie jest tak źle. O kurcze, ale go zaatakowali. On próbuje uciec gdziekolwiek i wszędzie było faktycznie tylko gorzej. Moja siostra zrobiła typowe build battle przeciwko mojemu kuzynowi i jej budowlą była ośmiornica, bo to był jakby temat. I pomyślałem, że to słodkie. No w sumie faktycznie ta ośmiornica jest taka w miarę słodka, bo no ma tutaj jakieś takie rumieńce w ogóle i trzyma coś tutaj, nie wiem, co to jest, co to ma obrazować. O kurcze. Jak to się stało? Czy to jest w ogóle tak samo możliwe jak w przypadku tamtych wcześniejszych ryb, to ja nie wiem. Myślę, że tutaj by się przydała wasza ingerencja i wasze zdanie. Co wy myślicie o tych zbugowanych teksturach? Czy to jakaś plaga 1.16, bo to też jest w sumie w miarę prawdopodobne? Czy to według was są po prostu fejki? Incepcja. Okej, mocna incepcja. To jest
Pewnie jakiś mod, bo no nie wiem, czy to jest wybudowane z bloków? Możliwe, że tak, ale te bloki wydają mi się coś o wiele mniejsze niż te bloki na przykład. A to jest w sumie całkiem fajny portal, mi się podoba. A to jakiś dom amatora, to znaczy przynajmniej to widać, nie? Standardowe budulce, drewno, cobblestone i drzwi nie w kolor. No ale ogólnie autor napisał, że zupgrade'ował domek po zabiciu smoka. I jakie są odczucia? No w sumie to takie basic. Nasz przyjaciel spadł z mostu 50 klocków nad lawą, prosto do lawy, więc musieliśmy zrobić misję ratowania, zanim się zaloguje. I to jest dopiero poświęcenie, zobaczcie. Ile tu pracy musiało zostać wykonane, zanim pozbyli się tej całej lawy? No ale przynajmniej kumpel nie straci drogocennych itemów, które widać były o wiele bardziej cenne niż czas zmarnowany na budowę tego. Moja dziewczyna spędziła ostatnio kilka tygodni robiąc to. Tylko że co ze skrzydełkami? Bo bez niej to ta pszczoła, szczerze mówiąc, wygląda trochę dziwnie. Mój villager był w łódce i łódka wjechała do jakby minecarta. Okej, no to jakby jest combo. Zrobiłem nowy design bloku pryzmarynu. I tak wygląda normalnie w Minecrafcie, a tak wygląda wersja autora posta. Czy jest to lepsze od tego? Wydaje mi się, że tak, bo tutaj faktycznie jakby w momencie, kiedy mamy te takie ramki, no to efekt jest jaki jest, a tutaj jest to takie w miarę spójne wszystko ze sobą. Jeden z naszych największych projektów. To jest jakiś ogromny magazyn, który jest naprawdę w fajnej stylistyce utrzymany. Mówię tutaj chociażby o tym, jak jest dach poprowadzony, o tym, jak tutaj jest to zrobione. Tu jest chyba nawet podłoga szklana, bo tu jest piętro niżej, jakieś piramidki, jakieś tenteges. Dobre to jest. Mój pierwszy domek, naprawdę tak wygląda twój pierwszy domek? Ten domek jest w miarę git, mi się podoba. To znaczy, wydaje mi się, że nawet ja na coś takiego bym nie wpadł, żeby tak fajny domek zbudować. Więc jeżeli, no, jest to twój pierwszy dom, to myślę, że kolejne będą tylko lepsze i może się okaże, że masz talent budowniczy. Kto wie? O, to jest zrobiona głowa Endermana, trochę przypomina mi dynię. To jest kozackie, czyli to, co jest tutaj pokazane, to jest Xbox. I już nawet kijać to, że to jest po prostu redstone, bo jest edycja Xboxa w wersji Minecrafta, jest stylizowany totalnie, ale ma bardzo fajny smaczek, który tutaj pewna osoba Rita zauważyła. Czyli ten napis tutaj mówi nam o tym, by nigdy nie kopać w dół. Jest to oczywiście napis zrobiony alfabetem Enchanting Table'a, więc tak, da się go odczytać, to on ma sens i w sumie to jakby szanuję. Nie wiem, kto wpadł na to, żeby to tam umieścić, ale powiedzieć naprawdę, naprawdę podwyżkę, bo widać, że dba o detale i to bardzo dobrze. Zrobiłem teksturkę dla striderów, która pokazuje to, czy są zimne, czy ciepłe. I tutaj jest to, o czym mówiłem tak samo już wiele razy, czyli szczęśliwe stridery. Popatrzcie, jak one dobrze wyglądają. A popatrzcie, jak ten bidulek źle wygląda. Dlatego ja myślę, że Mojang tak powinno wyglądać stridery, żeby chociaż czasem były wesołe, bo są smutne za często. Kolejna tapeta na komputer. Tym razem troszkę inaczej jest to zrobione. Tutaj w ogóle ktoś Inkscape'a używa. Pozdrawiam. To jest statek ze Star Trek'a chyba, to znaczy nie oglądałem tego filmu, ale coś mi się kojarzy, że właśnie tak tam wyglądał statek. Zupgrade'owałem animację w Minecrafcie. Ostatnio już coś takiego widziałem, ale była to wersja z mobami, teraz mamy wersję z Steve'em. Bijący, okej, on bije trochę jak w Minecraft Dungeons, tak mi się wydaje. To znaczy mi się wydaje, że to jest bardzo inspirowany Minecraft Dungeons. Kładzenie też jest spoko, skakanie, strzelanie z łuku, nawet tarcza. Dobra, git. Kolejny urodzinowy tort. Ten jest też spoko, jest troszkę inaczej zrobiony niż reszta, to znaczy tym razem nikt nie próbował na siłę robić nic minecraftowego z ciasta, tylko dolepił takie papierowe wyklejki minecraftowe i to też wygląda dobrze, no bo nadal ten tort jest takim wielkim dirtem. Villagerzy mnie uprzedzili. Kiedy przyjdzie na nowy świat i się okazuje, że villagerzy już przed wami byli w nederze. I w sumie to jesteście wypierdkami. Ale ten portal jest mocny. To jest fajne, że jest to zrobione na wodzie, jest to odgrodzone tym... No właśnie, nie wiem, jak coś nazywało. Chyba bazalt? No i jakby... Nie wiem, rozumiecie koncepcję. Jest fajna. A popatrzcie to! To jest blok biblioteczki, który został odtworzony. Tak wyglądał w 3D, a tak wygląda już prawowito w Minecrafcie. No i to jest to, o czym mówiłem, czyli że te bloki są naprawdę czasem piękne, ale no w Minecrafcie jakoś to traci swój urok. Nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem, czemu tak się dzieje. Co myślicie o moim stole jakby... Co jest? Zaraz, bo ja mam... Co? Czy ona trzyma konia pod wodą? Czy konie szkielety można ujeżdżać? Czy one się nie dużą pod wodą? No to niby by miało sens. Ale nie wiedziałem, że można mieć takiego konia na własny użytek. To było przerażające. Co takiego przerażającego? O kurczę. Dobra, już
rozumiem, można było się wystraszyć. Wow, terraforming. Chociaż nie do końca terraforming, ale na pewno znaczące zmiany. O, grzybowa krówka. Ktoś o niej w ogóle jeszcze pamięta, że istnieje w Minecrafcie? A to co? Czy ona pokazuje tutorial, jak zrobić kurczaka uwięzionego w szkle? Jestem ciekaw w sumie, jak to się robi. Zobaczmy, widać, że już jest piston. Możliwe, że tak samo się to robi jak z papugą po prostu. I chyba tak. Wygląda na to, że tak, ale czy na pewno nikt wcześniej na to nie wpadł, żeby zrobić takie coś tylko, że z kurczakiem? No jak widać, nie. A jest to też całkiem śmieszne, no bo papugi ludzie mają już pozamykane, wiecie, w szkłach u siebie i w gablotach. Ale kurczaka nie ma nikt, a to jest sposób na bycie kreatywnym, no może kreatywnym po tym filmie nie, ale na pewno na bycie innym od reszty. Ej, to jest dobre, to znaczy nie wiedziałem, że na siekierkę można dać na przykład fortunę i dzięki temu zbierać więcej rzeczy z farmy. No bo naprawdę, nie wiedziałem o tym, a to może w wielu przypadkach zmienić wiele rzeczy. To jest fajny pokój, naprawdę fajny pokój, ponieważ wszystko jest tutaj gęste, tu jest mało miejsca, jest nawet dach fajnie zrobiony. Jeżeli dach jest fajnie zrobiony, to wiadomo, że reszta też jest fajnie zrobiona. Ale to, co mi się tutaj podoba najbardziej, to ta książka tutaj, która wygląda jakby to była normalna książka leżąca na biurku. A to jest pewnie enchanting table, albo ten taki piedestał na książkę. Zaliczyłeś checkpointa na nadchodzący Minecraft Mountain Update? Ja już słyszałem o tym nieraz gadkę, to znaczy jeżeli ludzie pytają się o to, co powinno zostać zmienione w Minecrafcie, no to wiele osób wytyka palcem, że akurat śnieżyste góry, bo ten biom jest po prostu pusty. To znaczy nie ma tam dosłownie nic ciekawego, co można by było tam znaleźć. To by było w miarę spoko, jeżeli by zrobili update tego biomu, a z drugiej strony myślę, że inne rzeczy też potrzebują update'u, a właśnie. Jeżeli wy mielibyście decydować o tym, co w Minecrafcie zostanie update, to co by to było? To jest zadanie na dzisiaj, więc napiszcie mi to w komentarzach. No to niezły spawn. Pamiętajcie, że kiedyś było tak w Minecrafcie, że się spawnowało zawsze na bloku piasku. Tym razem nie wiem, jak jest, chyba już nie do końca, ale to jest jakby śmieszne nawiązanie do tego. Tutaj ktoś w Minecrafcie odtworzył swój domek Lego. To jest ciekawe, bo jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Otworzył go w dużej i szczegółowej skali, co mu wyszło naprawdę dobrze. Grzyb urósł na moim melonie na Minecrafcie 1.16. Napiszcie mi, czy jest to w ogóle możliwe. A to co? To jest jakby... Okej. Aha, rozumiem. On ma podpisanych villagerów po prostu z enchantami za tym wszystkim. Ale nie wiem, czy przytrzymywanie villagerów w taki sposób jest humanitarne i spoko. Wydaje mi się, że nie. Ale co ja tam mogę wiedzieć? No, chyba nic. Render glowstone'a w 3D. No, wygląda tak średnio. Wygląda to takie, jakby było na siłę trochę. A tu co? Znowu teleportacja do netheru. Co się wydaje, może nie skończyć dobrze, bo no właśnie, w ten sposób, tak jak ostatnio. No to jest przykre. Ale czy uda mu się uratować? Chyba nie. Ej, uratował się, ale i tak spłonął koło portalu, więc może pójdzie po rzeczy i odzyska. Niestety kamera mi się w tym momencie wyłączyła, ale to już i tak koniec filmu, więc zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał redditowy, do którego link znajdziecie w karcie, jak i w opisie, bo tam także są filmy z Reddita. No więc chyba już nie ma co przedłużać. Wpadajcie na nowy kanał, oglądajcie filmy i jutro widzimy się o 10:00. Już dzisiaj nie, bo kamery nie mam i cześć.